Pani Dyrektor, przedstawiciele Fundacji. Został Państwu przedstawiony porządek obrad, czy są uwagi co do porządku? Bardzo dobrze napisane. Jeżeli nie ma uwag, przejdziemy do punktu pierwszego. Informacja o stanie mienia. Panie Przewodniczący. O stanie mienia. Prosiłbym o przywitanie ważnych gości. Witamy. Tak, to przepraszam. Panie, Panie Dyrektor i Prezesa Fundacji. Ale witam jeszcze raz. Informacja o stanie mienia gminy Lublin. Proszę bardzo, czy ktoś ma pytanie w tej sprawie? Jeżeli nikt nie ma, o, witam kolegę radnego. Także ja chciałbym spytać, to może tak powiem. Tutaj na pierwszej stronie, znaczy na trzeciej, jest takie zdanie, że przez aktywa rozumie się kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości powstałe w wyniku przyszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznej. Nie wiem, czy to jest cytat ustawowy, bo mnie nie rozumiem, co to znaczy wpływ do, czy do jednostki wpływają korzyści ekonomiczne. Nie bardzo mi to zdanie pasuje. No to są przepisane definicje ustawowe. Tak naprawdę ta strona trzecia to jest tak naprawdę cytowanie przepisów ustawy o finansach. Bo tak nie do końca rozumiem. Ale jest ekonomiczne. Wpływ do jednostki korzyści ekonomicznej. No ale jeśli wpływają te korzyści ekonomiczne do jednostki, niech tak będzie. Ale jeszcze w sprawie mienia. Chciałbym spytać, bo nastąpił wzrost wartości mienia 250 milionów złotych i głównie co na to się złożyło, na tą wartość. To wynika na przykład, bo tam grunty są, prawda? Czy to wynika z przeszacowania gruntów po prostu nominalnie, czy to wynika, że nabyliśmy jako miasto nowe grunty i jakby zwiększyła się wartość po prostu mienia? Na stronie 55 Państwo Radni mają dane o zmianach. Tam rzeczywiście w grupie grunty jest wymienione, że nabywaliśmy grunty. Między innymi nabyliśmy prawie 76 hektarów w drodze komunalizacji. To jest to na 52. Szczegółowo. Nabywaliśmy grunty pod dworzec metropolitalny. Także to wynika z faktu nabycia. A nie wynika z faktu jakby... Przeszacowania? Nie. 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 To jest wartość księgowa. Tutaj nie uwzględnia się wartości rynkowej. Także to jest proces nabycia. To jest strona 52, tam szczegółowo. No to są grunty, a jakieś inne... Tak, największy wzrost, bo mamy tak, jeśli jak może pokrótce, faktycznie majątek na przestrzeni tego roku wzrósł o 3,88%. W obrębie składników majątku trwałego największy wzrost odnotowujemy w grupie środki trwałe w budowie, czyli jeszcze środki trwałe. Prace inwestycyjne i rzeczywiście później mamy grunty jako jeden z tych elementów, który miał duży wpływ na wzrost tej wartości. Długoterminowe aktywa finansowe, środki transportu, koszty maszyn i urządzeń. I później od tej strony 52 jest bardzo szczegółowo opisywane, co myśmy tam, jeśli chodzi o budynki i budowle, to tam bardzo duży proces remontowy, inwestycyjny w budynkach oświaty. Ona tam, mówię, już nie pamiętam dokładnie. Czyli jeżeli jest remont jakichś budynków miejskich, przykładowo oświatowych, to te koszty na ten remont, to one jakby... Wchodzą w wartość, tak. I o tą wartość są, czy... Wzrasta tak jakby wartość tego budynku, Ale to jest o tą kwotę, co jest remont, czy ktoś to inaczej oblicza według jakiegoś innego... Nie, to jest przyjmowane według tego, jak został zrobiony remont. Przecież tam koszt to jest, nie znam tak szczegółowo tych obliczeń, natomiast mówię, budynki lokalne, tam rzeczywiście modernizacja budynku żłobka, modernizacja budynków przedszkola 34 przy Motorowej, przy Rzeckiego, termomodernizacja budynków szkoły podstawowej. To wszystko ma wpływ na wzrost tej wartości tego majątku trwałego gminy. Dobrze, ja teraz chciałem spytać, jaki procent powierzchni miasta Lublin stanowią, że tak powiem,
zrobione, parki czy grunty leśne, nie wiem, czy takie mamy, ale... Jest tu zestawienie, nie jestem, panie przewodniczący, aż tak szczegółowo przygotowana. Znaczy, gruntów leśnych ja nie znalazłem. Tak, ale... natomiast to zestawienie, które przygotowuje Wydział Geodezji, on wynika wprost z przepisów prawo geodezyjne. I ten zestaw, który tam jest podany, muszę sobie odnaleźć na spokojnie tą stronę, jest podany zgodnie z przepisami tego prawa geodezyjnego, ta informacja, co się składa, jeśli chodzi o nasze grunty. Ale mnie chodzi o to po prostu, czy te grunty, przykładowo parki, czy grunty leśne, czy tam jest taka 0,21, jest taka wskaźnik, no, grunty zadrzewione i zatrzewione, czy one w Lublinie jakby wzrastają, czy maleją, bo to nie było tak przyznam, że to... aż tak pod tym kątem ta informacja nie była tu przygotowywana, była ogólna informacja, jeśli chodzi o wzrost wartości gruntów. Jakie konkretnie grunty zostały nabyte. Sprawdzimy to, panie przewodniczący, na pewno przed sesją będzie bawić. Dobrze, no to tam już to była, jest ta informacja, ale dlaczego nastąpił spadek powierzchni terenów rekreacyjno-wypoczynkowych? To jest konkretnie podane o blisko 5 hektarów i z czego to, i z czego wynika, czy tam po prostu powstały nowe bloki, czy co spowodowało, że w mieście Lublinie zamiast zwiększać jakby powierzchnię rekreacyjno-wypoczynkową, to te powierzchnie maleją. Myślę, że chodzi o podgrupę, w której jest mowa o przekazaniu na rzecz Wód Polskich gruntów nadzalewych, tych wymaganych przepisami ustawy prawo wodne. To jest strona 55, nieodpłatne przekazanie w akapicie podgrupy. Pozostała obiekty inżynierii lądowej i wodnej. Nieodpłatne przekazanie na rzecz Skarbu Państwa umocnienia linii brzegowej i tam rzeczywiście część tych gruntów, no zgodnie z przepisami prawo wodne została sfinalizowana na przekazanie tych gruntów nad zalewem. Protokołem zdawczo-odbiorczym. Myślę, że to o to chodzi. Jeszcze sprawdzę, pan radny ma bardzo takie szczegółowe pytanie, żeby nie być osobnym, jeszcze się upewnię. Także to myślę, że to między innymi przede wszystkim z tego wynika. Bo to sobie już jednak poważnie powiesz. Znaczy nie wiem, jak to, czy akurat do pani to pytanie, bo ja właśnie chciałem się spytać, jak miasto chce zwiększać właśnie powierzchnię jakby zielone, bo tutaj co innego piszą w gazetkach, a co innego jest w rzeczywistości. W rzeczywistości no tutaj nie jest ten dział, ale jakby coraz mniej drzew i zieleni jest w mieście Lublinie. A oczywiście, ale mówi się, że chcemy, żeby było ich jak najwięcej, a w rzeczywistości jest coraz mniej, więc chciałbym, kto się tym jakby... Znaczy, no przede wszystkim plany miejscowe wyznaczają tereny, tak? I studium zagospodarowania przestrzennego wyznacza tereny pod konkretne funkcje. Natomiast informacja o stanie mienia, no ona mówi to, co się wydarzyło przez za ten rok sprawozdawczy. I właśnie starając się gdzieś odpowiedzieć, to chcę powiedzieć, że właśnie no, przekazanie tych terenów Wodom Polskim miało wpływ bezpośredni na stan mienia gminy Lublin. Bo tutaj też niby mamy jakieś nowe budynki czy powierzchnie, natomiast miasto wynajmuje za bardzo duże pieniądze, bardzo duże, szczególnie tutaj na przykład panu Wojciechowi przy spokojnej tam płacimy dziesiątki, setki tysięcy złotych za wynajem pomieszczeń, jaki tam wydział jest. No tam jest wydział administracyjny, tak? Cały wydział administracyjny, meldunki, no te wszystkie wydziały meldunkowe. I tak z jednej strony jakby chcemy sprzedawać budynki, a z drugiej strony prawda nie jakoś nie dbamy o to, żeby do tych budynków miejskich ściągać no, jakby te wydziały z wynajmu. Tu będziemy no, ale no, i tak uzyskamy, nie wiem kiedy, ale próbuje się ten budynek przedstawić. No, dobrze. Proszę bardzo. Pan Krzysztof Kubowski, Fundacja Wolności. Miałem pytanie, czy tak zwany park na Górkach Czechowskich stanowi mienie gminy Lublin, a jeśli nie, to czy jest może, że będzie kiedyś stanowił mienie?
I drugie pytanie, teraz jutro na sesji ma być zamiana działek miejskich. Czy w zeszłym roku były jakieś inne takie przypadki, gdzie zamienialiśmy się działkami z kimś, nie wiem, z deweloperem, z kimś innym swoimi działkami? Jeśli chodzi o Górki Czechowskie, rzeczywiście miasto nabyło ten grunt, jest właścicielem, jest to powierzchnia ujęta, tylko to nabycie było wcześniej, więc to nie będzie ujęte w tej informacji. Jeśli chodzi o zamiany, ja poproszę dyrektora Nachuluka, bo nie w zeszłym roku byłam na urlopie całorocznym, więc tak szczegółowo transakcji zamiany nie znam, bo mi po prostu nie było, ale on prowadzi te transakcje, więc poproszę, żeby przygotował informacje o zamianach nieruchomości. Dziękuję bardzo. Ja tylko mogę powiedzieć, że sporo jest uchwał, które w ubiegłym roku, które dotyczą zamian. Nieraz są to zamiany uznane przez niektórych za kontrowersyjne. No, ale to jest kwestia do dyskusji. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania w tym kwestii? Jeżeli nie ma pytań, to informuję, że będzie zapis, że komisja zapoznała się z informacją o stanie mienia gminy Lublin na 31 grudnia 2021, druk 1407-1. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani dyrektor. Przechodzimy do punktu drugiego. Informacja o kontrolach przeprowadzanych przez komisję w tym roku. Proszę bardzo, pan radny Lutowski, przewodniczący zespołu. Ja chciałem pana przewodniczącego serdecznie przeprosić, że na tą komisję nie dostarczyliśmy protokołu. Na swoje wstawienie mam tylko to, że pan prezes Ciesiemiński jest na urlopie i po prostu chcieliśmy, żeby osoba upoważniona podpisywała ten protokół, bo chcieliśmy, żeby zaznajomił się z nim pan prezes, bo pan prezes nie będzie tutaj na tej komisji, także i prosimy o wyznaczenie kolejnego zakresu kontroli. Jak skończymy, tak, to już pan. Dziękuję bardzo. Proszę, przewodniczący zespołu, pan Stanisław Brzozowski. Panie przewodniczący, kontrola została przeprowadzona już w Teatrze NMG Brama Grodzka. Jeszcze jesteśmy na etapie dopytywania mailowego. Materiały zostały zebrane. W zasadzie już jesteśmy, jakby to powiedzieć, na etapie tworzenia protokołu z tej kontroli. No i myślę, że w następnym miesiącu, na następnej komisji już przedstawimy ten protokół. Dziękuję bardzo. I tutaj pan przewodniczący Magur powie nam o kontroli w Centrum Kultury. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Jak wiemy, to w zeszłym roku nie miałem szczęścia do kontroli. Teraz też jeszcze jej nie ukończyliśmy. Mam nadzieję, że w maju się uda ją zakończyć i przedstawić szanownej komisji. Czy pan dyrektor nie sprawia jakichś kłopotów, trudności? Czy już doszło do niego informacja, że mamy prawo kontrolować Centrum Kultury również? Doszła już informacja, więc myślę, nie, to nie traktujemy tego w kategoriach. Do drobnych perturbacji, nie drobnych. Generalnie pan dyrektor jest bardzo skłonny do współpracy. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś uwagi w tym punkcie? Jeżeli nie ma, to przechodzimy do punktu trzeciego. Sprawy wniesione. Tutaj pan, miałem wcześniej telefon, ale pana Kowalika z Fundacji Wolności, ale mu nie telefon, to była inna jakaś forma. Przepraszam, bo telefon to bym mu odpowiedział. W każdym razie pan dyrektor Wydziału Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego odpisał, że to tak w skrócie może powiem, że z informacji uzyskanych od spółki MPK wynika, że w roku 2021 MPK spółka nie przekazywała żadnych darowizn oraz nie udzielało sponsoringu. Jednocześnie wyjaśnia, że działania promocyjno-reklamowe realizowane są w oparciu o założenia planu marketingowego sporządzonego przez spółkę na dany rok kalendarzowy. Zapisy procedury ISO, działania marketingowe i promocyjne oraz
porozumienie podpisywane z Zarządem Transportu Miejskiego w Lublinie w zakresie realizacji wspólnych działań na rzecz promocji komunikacji miejskiej w Lublinie. Dalej już nie będę czytał, bo Państwo radni otrzymali tę informację wcześniej mailowo. Natomiast to tak w skrócie dla przewodniczącego fundacji. No i tutaj nie wiem, czy jeszcze nie warto go spytać Zarządu Transportu Miejskiego, bo to może być jakby jakaś korelacja, tak mi przyszło nam czytając to wyjaśnienie. Czy mają Panie Łukasze jeszcze inne sprawy wniesione? Nie ma. Czy Państwo mają sprawy wniesione? Nie. Dziękuję bardzo. Posiedzenie komisji uważam za zamknięte.